W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Coraz bliżej, o Panie, lecz zwolna objawiłeś się uczniom swoim po zmartwychwstaniu, bo pierwszy chciałeś usposobić ich serca do tak wielkiej radości. Przecież najpierw zwiastowałeś im przez anioła, a dopiero sam się im ukazałeś. O jakże zachwycającym było Twoje ukazanie się dwom uczniom w Emaus. Zbliżyłeś się do nich w drodze jako podróżny, im nieznajomy. Gdy oni się smucili, Ty ich pocieszyłeś. Gdy oni wątpili i tracili nadzieję, Ty ich uczyłeś i umacniałeś. Pokochali Cię pierwej, nim Cię poznali. Zaprosili Cię z sobą na wieczerzę, a Ty im nie odmówiłeś. Siedzieli z Tobą u stołu, a Ty chleb dla nich łamać zacząłeś. Na widok ten pomyśleli sobie: ach, tak Jezus łamał nam chleb przed śmiercią. Tak zwykł dzięki składać i błogosławić chleb, Mistrz nasz. W tym spojrzeli i poznali Cię. Co za radość, co za szczęśliwość przejęła ich serca miłością pałające. A ta radość była przemijająca, bo zaraz zniknąłeś z ich oczu. Ach, tak też i my w tej pielgrzymce naszego życia na ziemi nie możemy doznawać zupełnego i trwałego szczęścia. Lecz gdy Cię w przyszłym życiu ujrzymy, o Panie, wtedy już na wieki szczęśliwi widzieć Cię będziemy. O spraw, Panie, łaską swoją, aby ta dusza moja stała się tak czystą i tak doskonałą, aby po ukończonej pielgrzymce mogła Cię, o Zbawicielu, oglądać na wieki, a w tym widzeniu doznawać owej szczęśliwości, jakiej tu ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie mogło pojąć, którą zgotowałeś tym, którzy Cię miłują. Amen.